often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you, I have speed beyond measure. Would you be strong? Then I can grant you the might to overpower any foe. Closer, and I will unlock your inner cunning! What does a hero truly mean? That is for you to decide. Witajcie moi drodzy. To jest Dota 2. Ja jestem Jędrek 85. Że tak powiem, teraz troszeczkę sobie muszę tutaj pozmieniać. Muszę przede wszystkim przyciszyć. Ponieważ jak słyszycie, jest za głośno. No mi to akurat zbyt nie przeszkadza, no aczkolwiek wy byście to dość mocno odczuwali w czasie mojego nagrywania. Ja troszkę pogłośnimy. Myślę, że tak będzie dość optymalnie. Ja, że tak powiem, na razie będę grał z samymi botami, z samym komputerem, a to z tego powodu, że ja nie miałem wcześniej styczności z tego typu grami. Jedyne gry tego typu, nawet niekoniecznie tego typu, w jakie grałem, to, że tak powiem, był Runes of Magic, Metin 2, aczkolwiek to nie do końca jest ten typ gier. No więc zaczynamy. Trening z botami. Poziom trudności łatwy. Nie, zmniejszać jeszcze nie będziemy. Drużyna, myślę, że świetliści. Chyba najbardziej mi odpowiada tego typu drużyna. No i rozpoczynamy grę. Gra mi się właśnie dzisiaj aktualizowała. Wczoraj po raz pierwszy ją włączałem. Po raz pierwszy ją zobaczyłem na oczy, poza tymi, co widziałem na filmach na YouTubie. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj wyglądało. Ja spodziewam się rozgrywki, która będzie trwała no, około 45 minut. Krócej się na pewno nie spodziewam. Spodziewam się, że na pewno wiele razy zginę. Tak jak mówię, no ja wcześniej nie miałem styczności z tego typu grami, więc... więc to tak będzie właśnie wyglądało. Dobra. Gra nam się pomału włącza. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda po tej aktualizacji. Wczoraj to troszeczkę inaczej wyglądało. Szukamy postaci, którą ja wczoraj grałem, do której już się troszeczkę przyzwyczaiłem. Jest Dragon Knight. Dobra, wybieramy. No i zaczynamy grę. Oczywiście chwilkę temu będziemy musieli poczekać, aż to wszystko się wczyta. O, proszę bardzo, nawet nam to dość sprytnie poszło. Zaczynamy od kupienia tego, co... Tak, to by nam się na samym początku przydało. Mamy. Poszedł. W górę poszły dwie osoby. Idziemy na dół. Środek standardowo jedna osoba ogarnia.
Tak właśnie wygląda. Właśnie. Pierwszy, jaki sobie wziąłem, to Breathfire. Pod literką Q. Bardzo świetny efekt. No powiedzmy, na pierwszym poziomie nie ma to jakiegoś tam rewelacyjnego zasięgu. Aczkolwiek... No jednak jakieś tam obrażenia to powoduje. No ja się będę to uczył oczywiście, tak mówiłem, będę się wszystkiego uczył od samego początku. The battle begins. Walka. Ja się troszeczkę cofnę. Regeneration. Troszeczkę cofnę, tak w ramach bezpieczeństwa. Dobra, widzę, że przejmiemy miksturki po literką Z. To jest to, że zależy są ułożone tam, tak, taka jest literka. Przejmiemy pod X, dzisiaj mam pod Z. Zbytnio mi to nie przeszkadza. To Cyber. Dragon to the fray. By the honor of the ancients. Toy. Our shields shall clash. Awalać. Dobra, już mamy pierwszy awans. Higher honor. Dobra, nie jest źle, powiem wam, że wczoraj mi szło to o wiele gorzej. Widzę Dragon Blood. Umiejętność pasywną. Powiem wam, czego mi tutaj brakuje. Brakuje mi tutaj tego, że... brakuje mi tutaj przesuwu ekranu. Brakuje mi tutaj przesuwu ekranu za pomocą myszki, no ale... Takie kaczki zawsze się przyda. Troszeczkę wycofuję. The dragon waits. Za mało many na cokolwiek zrobić. A, żeż, kurka wodna, nie udało się. Trzeba wycofać. Nie jest źle, moi drodzy. Powiem wam, że naprawdę nie jest źle. Dobra, mana na wodę cały czas wolno regeneruje. No ale tak to już jest. Zbieram pierwszy baty. Ale nie jest źle, mamy kolejny awans. Razem sobie... weźmiemy sobie po raz kolejny literkę Q, czyli... Breathfire. Pomoże nam to zwiększyć zadawane obrażenia. To jest raz. A po drugie... A zaraz zginiemy. A no właśnie. Wykopywać się nie będziemy, ponieważ szkoda na razie kaski, którą udało nam się zebrać, a tej kaski jest naprawdę niewiele. Widzicie? Dobra, spróbujmy sobie coś kupić, coś na regeneracji many. Aha, no many, ale dobra, mam to pod literką V. Co ci bym brakowało? Ważną regenerację, mamy regenerację many. Regeneracja many jest ważna, ale jeszcze oprócz tego ważna jest regeneracja życia. Walka tutaj niedaleko. Nasz środek jest cały czas dzielnie broniony. Do naszej wieży.
A to nie jest wskazane w naszym wypadku. Dragon to the fray. The dragon waits. Dragon out. Haste. Czasem warto zaryzykować. Illusion. Attack. Do okazji. Troszeczkę expa. Tak mówię, walka może być dość długa. Cofać w lewo. Missing bottom. Yes. Mało many. Dobra, trzeba się wycofać. Uważ, już zbieram bęcki. Dragon to the fray. Bęcki nie jest wskazany. Mamy kolejny awans. Ja się schowam tutaj. Teraz sobie ja jestem za tym, żeby zrobić jak najwięcej obrażeń. Nie lubię się zmienić. We cross swords. It's not time. By the shield of Slyrak. Attack. Z tyłu. A to z tego powodu, że na tym przodu można dość szybko zginąć. Ponownie. Dobra, mamy troszeczkę złota. Przewidzicie, będziemy się... Cofajmy się. Idziemy się do wieży. Who calls to Dragon Knight? Mana. Not enough mana. No, spróbujmy. I need no steed. Tak. Cofniemy. No, zamiast się cofnąć do sklepu, trochę sobie pofarmimy. Tak mówię, kaska zawsze mile widziana. Takie manę zużyć. Tu będziemy potrzebowali jakiegoś. No way. This will only hurt a lot. Czego zrobić tak? The dragon wakes. My armor grows stronger. I
No. Killing spree. Invisibility. Double action. Stało. By my blade. Dragon to the fray. Wszystko. Top is missing. Attack. Mocno wycofać ludzie nawet. Coś się za nami trzeba banda. Znałem. Mamy teraz ponownie wielką szansę zginąć. A goni nas. Goni nas. Wow. Fe. Dobra, udało się. Chwileczkę tutaj. Zregenerujmy się. Sofku. Wycofajmy się troszeczkę. Yes. Aha. Wiem. Przede wszystkim ja tutaj będę pakował sobie właśnie takie rzeczy, żeby mieć jak najwięcej obrażeń. Teraz będę wspominał, żeby sobie troszeczkę many zebrać. Dobra, widzicie, nie jest źle. W statystykach jest na razie 6-1. Z 6-1, więc nie ma dramatu. Dobra, mamy dwa bracery. Sprzedać. Gotowo. Clarity. Dosyć więcej. Okay. To mamy Magic Steel. I manu. Dobra, to sobie to też spróbujemy. Czowe Magic Wand. Dobra, na razie, że tak powiem, na to nie stać. Zregenerowaliśmy się, więc idziemy dalej walczyć. Jak widzicie, walka jest dość zawzięta jeszcze. Właściwie chyba nikt niczego nie zdobył, tak do końca. No, ale nie ma co narzekać, ponieważ ty w każdej chwili szale może się przesunąć na którąkolwiek ze stron. Szala zwycięstwa. No my się tutaj widzę, że u góry dość tak sobie radzą. Góry sobie radzą, na dole sobie niekoniecznie radzimy. Aczkolwiek dziennie się bronimy i staramy się co chwilę, jak widzicie, przejść do przodu. Co pomaga w tym, żeby jednak w jakiś tam sposób dostać do góry. Dragons go. Patrz. Dragon to the fray. Tak mówię, ja się dopiero w tej gry uczę, więc jeszcze nie do końca wiem, co tutaj jest grane. Że mam zdobywać kupę złota, żeby się ulepszać, no i żeby przejść cały czas do przodu. On mam chyba na tyle, żeby gościa zabić. Okay. Troszeczkę wyżej przeatakujemy i się wycofamy. Tak mówię, ja potrzebuję cały czas sporo many. Ponieważ bez many, no ja za dużo nie zrobię. Bez many zbyt dużo nie zrobię. Dla mnie mana jest na tej postaci kluczową rzeczą. Ponieważ jest to postać
troszeczkę, będzie kilka takich ataków i będziemy mieli wiedzę. Tutaj to gdzieś się nie wyhaczy. Biją nas. Jest kochany. I need no steed. No mana. We cross swords. Właśnie, to jest to, o czym ja mówię. Wcześniej, że problem jest w tym, że... Yes. To mnie z... Ładnie, ale to nic nie szkodzi. Kolejny poziom. Dobra, no to... Dobra, wracamy, bo ja tam nic nie widzę. A poza tym, że chyba coś tam zabrałem. Jakieś obrażenia. Dragon charge. You'll need no gold where you go. Może w statystykach nie będę najlepszy. Of course. Troszkę wycofamy. Ponieważ potrzebujemy właśnie... Tak mówię, ja potrzebuję dużo many. Do tego, żeby moje ataki były jak najbardziej skuteczne. Na pewno za katapulty jest... Po co się niszczyć katapulty? A to z tego powodu, że... Czekamy. Tam jest przyjaciel, który nas goni. Compelled to battle. Nas chciał zniszczyć, zgładzić. Requesting reinforcements. Mam kolejny awans. Pakujemy sobie jeszcze raz w to. Attack. Mine. Te ataki są dość mocne, ale no wycofać. The enemy's middle tower has fallen. Onward. Nasz przyjaciel się... Nie, jest tutaj cały czas u nas przyjaciel. I need no steed. Najazd. Teraz się nie spodziewał. Not your skull. Się tego nie spodziewałem, że on będzie się chciał tak szybko leczyć. Who calls to Dragon Knight? Da? Illusion. Yes. Swiftly. Dragon to the fray. Widzę, że tutaj idą już w naszą stronę. Dość ładnie sobie poczynają z nami. Ale. Ja widzę, że już mam zgromadzonych ładunków. Mamy kolejny awans. Ja myślę, że
Wcale aż tak źle w dniu dzisiejszym mi nie wychodzi. Dobra, ja sobie ulepszę jeszcze raz umiejętności pasywne. A to z tego powodu właśnie, że to jest jakaś tam dodatkowa obrona. Teraz tą wieżę. Tylko wycofać. Będziemy dość mocno atakowani. Co my tutaj mamy? Troszkę sobie jeszcze zostawimy. Ajajajajaj. Obrywamy. A, trzeba uciekać. Trzeba uciekać. I'll not your skull. Dominating. Mega kiss. Double kill. Tak źle. Of course. Dragon charge. Co obrywałem? Ale dałem radę obronić naszą wieżę. To wydaje mi się, że jest dość dobrą rzeczą. Nawet jeżeli tam nie dokonał jakichś tam większych zniszczeń, to właśnie uda się w ten sposób. No właśnie, jak widzicie na mapce, teraz to de facto tylko ja bronię tutaj wieży na dole. Znaczy też jestem de facto jako chyba jedyny atakujący, a to z tego powodu, moi drodzy, że ta większość naszego zespołu, naszej drużyny atakuje górę. Się to atakuje nawet sam środek. Ewakuować, ponieważ to może się dla nas za chwilę się skończyć. Mam kolejny awans. Tu też mam dwie umiejętności na maksa. Więc tutaj mamy Dragon Tail. Aha, to jest ogłuszenie. Też nie będziemy bawić. Będziemy zamieniać się w zielonego smoka chwilowo. Staram się ulepszyć to potem troszkę bardziej. By my blade. Dragon up. Farmienie mi już zaczyna wychodzić. Może jeszcze nie tak, jakbym tego pragnął. Zobaczmy, co my tutaj mamy w tym sklepie. Co my tutaj mamy? Magic Vent. Dominator. 20 obrażeń, 5 punktów. The dragon waits. Dragon to the fray. This will only hurt a lot. Ciekawych obrażeń. Walka już trwa 20 minut. A mówiłem, ona będzie dość długo trwała. Chociaż, że to chyba niekoniecznie. Chociaż nie, bo teraz tam troszeczkę dołożyli. Aczkolwiek... tak, nie mamy przeciwnika.
jest wykończony na... By the shield of science. I soar. Można zniszczyć, dokonać zniszczeń wieży. Zrozumiałem. Pomocnik... Tak, tak. Zrozumiałem wieżę i zaraz będzie po wieży. Jest nasz pierwszy sukces. Tak, moi drodzy, wczoraj było z tym o wiele gorzej. To na naszym poziomie, czy możemy, jak widzicie, atakować się dalej. Tak, oczyszczamy drogę naszym sojusznikom. Oj. To nie jest najlepszy pomysł, z tego co tam widzę. Tam za dużo. Ale przesunęliśmy się do przodu. Wydaje mi się, że chwilowo mogę się wycofać dość daleko. Do centrum naszej osady. Fontanny. Żeby sobie zebrać. Zebrać to, co potrzebujemy. Stworki. Myślę, że będą w miarę się bronić. Ponieważ ja muszę zebrać parę rzeczy. Powiem, rośnie są ufortyfikowane. Co my zaczynamy się leczyć, uzyskiwać manę. Mamy tu gwenda. Kombinator. The enemy's middle barracks has fallen. Nie mamy. Przedmioty sytuacyjne są dość drogie. No ale dobra, mamy tyle kasy, żeby zwiększyć sobie szybkość ruchu, kupić power tricy, czyli buciki odpowiednie. Zwiększymy szybkość ruchu, zwiększymy 8 wybrany atrybut. The dragon waits. Nasi pomocnicy idą nam. Idą z ucieczą naszej wieży. Teraz widzę, że nasza wieża jest dość mocno atakowana. Zaraz sobie z tym poradzimy, myślę. To jedziemy teraz. Dragon's gold. My z nim się. We cross swords. Dobra, poczekamy sobie na naszych pomocników. Żeby nie iść tam samemu. Chociaż przeciwnik jest de facto bardziej skupiony na obronie swojego siedliska niż na nas. To nie oznacza, że wcale się tutaj jakiś jeden nie pojawi i nas nie będzie próbował zgładzić. To jest wszystko możliwe w tej grze. Zobaczmy trochę doświadczenia. O, widzicie, właśnie mamy kolejny awans. Mam poziom 11. Ok. Razem zamienimy się w smoka czerwonego. No i wygraliśmy. Proszę bardzo, czas walki 24 minuty 53 sekundy. No my z misji akurat w małym stopniu tego przyczynili.
Aczkolwiek się przyczyniliśmy to po części, niszcząc sobie jedną wieżę, otwierając jakąś tam część drogi. Dobra, spójrzmy na statystyki. No oczywiście kill mamy 0. Mamy poziom 11, więc nie jest tak źle. Przeciwnik maksymalnie zdobył poziom 10, więc był dość mocno naciskany, był dość mocno niszczony. Dobra. Więc to mówię, nie jest źle. Czas walki 24 minuty 53 sekundy. Więc w tym momencie będę kończył to nagranie. Będę się z wami żegnał. Ja myślę, że się jeszcze z wami nieraz spotkam. Nieraz się spotkam z wami na moim treningu w grze Dota 2. A później na pewno będę rozgrywał zwykłe mecze, będę rozgrywał zwykłe walki, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko jestem taki słaby w tej grze, że jest również wiele innych osób słabych w tej grze i ja mam również szansę na pokonywanie przeciwników, na ich niszczenie. Tylko kwestia tego, żebym się rozegrał dobrze z moją postacią, żebym ją dobrze wyczuł. Żeby złapać odpowiedni sposób jej rozwoju. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten, który w dniu dzisiejszym brałem, który widzieliście, jest sposobem dość dobrym. Dobrze, więc w tym momencie ja się z wami będę żegnał. W takim razie żegnam was, moi drodzy. Cześć, papa.